Na inwestycje, szczególnie w Wiciu, dwie nowe drogi, kanalizacja, gazyfikacja uzdrowiska, w samym uzdrowisku budowa drogi do uzdrowiska, 1 000 000 zł dajemy. No mamy problem, który wynik teraz przy sporządzeniu budżetu, to jest Borowina, za którą dzisiaj miałem się spotkać, pan dyrektor Gil żąda sobie, jeszcze jej nie wydobyta, 1 000 000 zł, 1 060 000. Sama łączka 37 tysięcy. A panie wójcie, proszę powiedzieć, jaki to jest budżet na przyszły rok? To jest budżet, który mimo kryzysu zakłada rozwój gminy, nie? To jest na taką małą gminę, żeby tutaj nie powiedzieć dużo, to jest prawie 42,5 miliona dochodów. Wydatków na poziomie 40 milionów, to jest nadwyżka praktycznie 2,5 miliona złotych. Spłacamy kredyty i inwestujemy. Inwestujemy w Słowino, rozbudowę szkoły i świetlicy. W Kopnicy też rozpoczynamy tam salę gimnastyczną. Chcemy rozpocząć budowę świetlicy w tym Zielnowie, wykorzystując deklarację tych Amerykanów, tego, żeby nam wspomogli, dzięki tutaj naszemu byłemu mieszkańcowi, panu Leperowi. Wykorzystujemy to, bo chcemy wykorzystać okazję. Ja jestem optymistą, myślę, że to, jeśli wspólnie będziemy działali, a nie szarpali się tak jak w szkole w Dąbkę, to budżet zrealizujemy. Jest oczywiście tu, można powiedzieć, niedofinansowanie szkół, bo subwencji dostaliśmy 8 milionów tam z kawałkiem, brakuje nam 2,5 miliona do bieżącej działalności i to musimy gdzieś wygospodarować, żeby szkoły tego nie odczuły. I tu będzie też problem, jak to wszystko ułożyć, ale ja jestem optymistą z tego względu, że bardzo dużo zainwestowano w naszą gminę w wiatrakach i będzie bardzo duża, praktycznie podwoi się podatek z tytułu wiatraków. To znaczy? To będzie w granicach 5 milionów 6. Tu nawet dokładnie już sobie wypisaliśmy, bo mamy takie dokumenty, także do wiatraki, bo są stoją i muszą już płacić podatki nowego roku. Czyli jaki to jest budżet? Dobry, zły, średni? Ja uważam, że to jest optymistyczny budżet, to jest na starcie bardzo dobry, trzeba go jeszcze powiększać i skupiać siły wszyscy, radni, sołtysi, żeby te zadania, które są tutaj do zrealizować. No jak będzie skończona droga na Dąbki z Koszalina, gdzie dajemy ponad 1 000 000 zł, to jest, już ją widać, teraz trudne czasy są. Rozpocznie się dalsza droga, ale w przyszłym roku będzie skończona i my też w tym bierzemy udział, nie? Jest to jest naprawdę budżet, który wymaga, jak to się mówi, współpracy, zjednoczenia i coś tym mieszkańcom zrobić trzeba. Jeżeli panie wójcie chodzi o poziom zadłużenia gminy, to na jakim jest poziomie? No chyba ile tu, źle pamiętam, no nie chciałbym tu mylić, ale możemy jeszcze wziąć sobie, wiem, że minimum 3 miliony kredytu, to bez żadnych problemów. Nie? No taki, jest w granicach tam chyba 30%, ile jest, tu już w opisie jest, ale ja tego tu już nie pamiętam, bo... Czy to jest bezpieczna granica? Tak, 60% jest tego granica, zresztą można to zobaczyć. Tutaj jest już... Opieka społeczna, ile tu chciała, tyle dostała. Sportowcy na poziomie roku ubiegłego. Bardzo dużo inwestujemy w gospodarkę komunalną, nie? Także tutaj... A czy budżet już jest, projekt budżetu, czy jest zatwierdzony przez Regionalną Izbę Obrachunkową? Dzisiaj przekazałem i 12 grudnia jest sesja. No proszę, na budżet, ile tam mówiłem, 42,5 miliona. Inwestycje prawie 10 milionów są. To dużo czy mało? Bardzo dużo. Bardzo dużo. Fundusz sołecki też będzie utrzymany i te zaległości będziemy się starali zrobić. Niektóre zadania są wyszczególnione, niektóre wymagają się dopracowania. Nie? Także tutaj jest. A gdzie to zadłużenie, żeby tu wam nie strzelić? To jest tak. Kredytów mamy na dzisiaj w ogóle zaciągniętych na 9 613 000. I gdzie to jest ten procent? Nadwyżka budżetowa 2,5 miliona. Gdzie ten procent, który... Ale więc chyba w granicach 30% jest, nie pamiętam. To trzeba by było się wczytać w to, nie? Takim zadaniem, które chcielibyśmy zrealizować, zwłaszcza w uzdrowisku, w Dąbkach i w tym Bobolinie, to jest na potrzeby uzdrowiska, tak jak mówią te ośrodki. Ścieżka pieszo, taka rowerowa i takie przejście wzdłuż morza i zmodernizować przejścia na plażę, nie? Żeby niepełnosprawni mieli dostęp. Taki ciąg zrobić, że tam można sobie jeździć na tych rowerkach, wszystko. I są rozmowy już prowadzone z Urzędem Morskim, tu chciałem podziękować dyrektorowi Bobinowi, który tutaj jest przychylny temu wszystkiemu i mówi, pomoże i to jest bardzo dużo, nie? Inwestycje 25%, to jest 24, 1/4 budżetu inwestycji. No.
Dziękuję. Nie pójdzie.